Jeśli chodzi o weekendy związane z ograniczeniem strat silnikowych, to można powiedzieć, że mamy remis między Verstappenem a Hamiltonem, no może z lekkim wskazaniem na kierowcę Red Bulla. Patrząc jednak przez pryzmat tempa wyścigowego, to w ostatnim czasie, na tym ostatnim etapie rywalizacji, zdecydowanie więcej prędkości zdaje się mieć Mercedes. Walka o tytuł jest nadal otwarta, a więcej na ten temat usłyszycie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 10 października, Daniel Biały. Echa padoku. Deszcz oraz mokry tor to okoliczności, na które zwykle czekamy z wypiekami na twarzy. Dzisiaj jednak chyba wielu z Was z upływem okrążeń składało ręce i gdzieś w duchu mówiło sobie: Boże, modliłem się o deszcz, ale nie o taki. Warunki były dzisiaj wyjątkowe. Lekki, ciągły deszcz sprawiał, że tor w zasadzie się nie zmieniał. Nie było ani bardziej mokro, ani mniej mokro. Kierowcy zostali zamknięci w takim oknie, w którym najlepiej spisywały się przejściowe opony, i to właśnie te przejściowe opony z mocno startym bieżnikiem. O użyciu opon na suchą nawierzchnię raczej nie było mowy, o czym bardzo boleśnie przekonał się Sebastian Vettel. Z kolei nowe opony z tym zielonym paskiem potrzebowały naprawdę wiele czasu, żeby przedrzeć się przez tą fazę greeningu. Dopiero potem kierowcy mogli myśleć o szybkiej jeździe. W tych warunkach, trudnych warunkach, idealnie swoją szansę wykorzystał Valtteri Bottas. Po starcie wypracował sobie odpowiednią przewagę, potem kontrolował tylko to tempo, i to właśnie tempo, kontrola i oszczędzanie opon według Toto Wolffa były kluczem do sukcesu. 10 na 10, tak swojego kierowcę, który niedługo odejdzie, ocenił właśnie Toto Wolff, i trudno się z nim nie zgodzić. Zapytany przez Pola Di Restę, dlaczego Bottas nie jest w stanie pokazać takiej formy weekend w weekend, Toto lekko zirytowany odparł: to może ty mi powiesz, co siedzi w głowie kierowcy wyścigowego, ja już przestałem się nad tym nawet zastanawiać. To wszystko pokazuje, że gdyby Valtteri Bottas był w stanie utrzymać takie tempo przez poprzednie sezony, pokazywać się z tak dobrej strony, być może dzisiaj nie mówilibyśmy o George'u Russellu w Mercedesie, natomiast to już przeszłość. Toto potrzebował również sporo czasu, żeby zrozumieć, co wydarzyło się strategicznie na tych ostatnich okrążeniach, co wydarzyło się ze strategią Lewisa Hamiltona, zanim w ogóle podszedł do rozmowy z mediami. Te gorączkowe dyskusje z szefem strategów uchwyciły kamery telewizji Sky Sports. Z jednej strony, z naszego punktu widzenia, patrząc z zewnątrz, dzisiaj Lewis Hamilton przegrał swoją szansę. Z drugiej strony, patrząc z punktu widzenia zespołu, i tu będę podpierał się wypowiedzią, opinią, punktem widzenia Toto Wolffa, Mercedes podjął bardzo bezpieczną decyzję. Mercedes próbował dzisiaj takiego bezpiecznego ryzyka. Próbowali zagrać o nieco wyższą stawkę. Finalnie musieli się z tego wycofać, a musieli się z tego wycofać, kiedy zobaczyli ryzyko, a w zasadzie dwa elementy, które wskazywały na to, że ten plan może zakończyć się niepowodzeniem. Pierwszym z nich był spadek tempa Lewisa Hamiltona na tych ostatnich okrążeniach. Oni nie sugerowali się tylko Hamiltonem, patrzyli również na to, co robi Leclerc. Druga kwestia to jest właśnie kwestia opon i trwałości tych opon. Mario Isola, zapytany o tę kwestię trwałości opony przejściowej i Lewisa Hamiltona, powiedział: wydaje mi się, że nie byłby w stanie dojechać do mety na tym komplecie opon, a na pewno byłoby to bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Biorąc pod uwagę sytuację Lewisa Hamiltona, lepiej było oddać te punkty, lepiej było zagrać bezpieczniej, niż stracić wszystko. I to właśnie tego ludzie Mercedesa po prostu się przestraszyli, że na tych ostatnich okrążeniach jedna z opon powie dziękuję i będzie po wszystkim. Wtedy dopiero by się działo. Wtedy Lewis Hamilton miałby pretensje, choć Lewis może mieć pretensje również do siebie. Zespół zapraszał go bodajże na 42. okrążeniu na pit stop po to, żeby rozegrać to wszystko jeszcze bardziej bezpiecznie. Lewis upierał się, że chce jechać dalej. Zespół początkowo poszedł za tymi sugestiami kierowcy, że jest dobrze, że te opony nadal trzymają, że nie ma żadnych obaw, no ale potem, kiedy zobaczyli te ewentualne zagrożenia, po prostu się z tego wycofali. Całą sytuację i Lewis Hamilton, i Toto Wolff podsumowali jako taką niewykorzystaną szansę, ale to wszystko wygląda na niewykorzystaną szansę tylko z punktu widzenia, kiedy jesteśmy już po wyścigu. I myślę, że najlepszym komentarzem czy zakończeniem tego wątku będą słowa Toto Wolffa:
ale chyba do gardeł długo o to skakać sobie nie będziemy. Sprawa raczej dość szybko się rozejdzie. W przypadku Red Bulla cała czwórka spisała się dzisiaj świetnie. Mówię cała czwórka, bo o tym mówiłem Wam wczoraj. Red Bull dzisiaj miał czterech kierowców. Zadaniem tych kierowców było utrzymać Lewisa Hamiltona maksymalnie z tyłu. Max Verstappen nie był w stanie, co sam przyznał, utrzymać tego fantastycznego tempa Valtteriego Bottas, ale drugi stopień podium i te punkty, które dzisiaj zgarną, to solidna zaliczka, choć uważa, że te 6 punktów, ta obecna przewaga przy tak mocnym tempie Mercedesa, jakie było widoczne chociażby dzisiaj, może zniknąć w ułamku sekundy. Ta dodatkowa prędkość, która według Helmuta Marko pojawiła się od Silverstone, martwi również Christiana Hornera. Muszą szukać dodatkowej mocy u siebie, muszą zapukać ponownie do Hondy i poprosić o to, żeby udało się coś znaleźć, bo FIA nie była zainteresowana tym tropem. Przy tej okazji Christian Horner wyjaśnił, że nie było żadnego protestu. Była prośba o wyjaśnienie, była prośba o odpowiedzi na kilka pytań. Prośba nie miała pochodzić tylko od Red Bulla, w tym miał uczestniczyć również drugi zespół, jaki tego na razie nie wiemy. Natomiast różnica prędkości 15 do 20 km, to jest wypowiedź Christiana Hornera, na końcówkach prostych nie bierze się znikąd. To właśnie ta prędkość pozwoliła dzisiaj Lewisowi Hamiltonowi poradzić sobie z Tsunodą oraz Gaslym, choć młody Japończyk dzielnie się bronił na początku, naprawdę ten jego samochód był bardzo szeroki, finalnie musiał jednak skapitulować. Stawiło dopiero na Perezie, który po wyścigu wspomniał, czy wypomniał swojemu partnerowi: wisisz mi kilka kolejek. Tequili panowie umówili się, że po Grand Prix Meksyku pewnie ten rachunek zostanie wyrównany. Pojedynek z Hamiltonem, który rozciągał się przez kilka kółek, był prawdziwą ozdobą tego wyścigu. Myślę, że długo będziemy mogli cieszyć się tymi obrazkami. Kilka zakrętów czystej, twardej walki i co warto podkreślić, walki, z której Perez wyszedł zwycięsko. Mam wrażenie, że ten moment był takim momentem kluczowym dla strategii Mercedesa napisanej dla Lewisa Hamiltona. To wszystko nieco odwróciło skrypt, to wszystko zmusiło ludzi z Mercedesa do ponownych przeliczeń, do ponownego szukania jakiejś szansy dla Lewisa, żeby tych punktów udało się zebrać jak najwięcej. Ta sytuacja może mieć też w ostatecznym rozrachunku bardzo duże znaczenie. Jak widzicie, będzie liczył się każdy punkt w walce o mistrzostwo, przynajmniej to mistrzostwo związane z kierowcami. Horner chwalił Pereza, z kolei Perez chwalił zespół za bardzo dobre decyzje. Ten moment zjazdu był kluczowy. Ten moment zjazdu pozwolił Perezowi przejść przez tą bardzo trudną dla wszystkich kierowców fazę greeningu, a potem w otwartym powietrzu ponownie zrobić dobry użytek z opon. Dwójka kierowców Red Bulla to też taki miły akcent dla Hondy. Ten weekend właśnie dedykowany był Hondzie, czego wyrazem było to malowanie kombinezony kierowców. No ale tutaj zmartwię wszystkich tych, którzy liczyli może na to, że te barwy zostaną z Red Bullem do końca. Christian Horner powiedział, to był tylko jednorazowy występ. Oprócz Pereza, Horner bardzo chwalił też pracę wykonaną w fabryce pomiędzy piątkiem a sobotą. Tu szukanie ustawień, w których przede wszystkim Max Verstappen czułby się dobrze na torze. Dużą rolę w tym procesie miał odegrać Sebastian Buemi, który w symulatorze spędził długie godziny. To właśnie jego praca pozwoliła odwrócić losy tej rywalizacji, bo w piątek i w sobotę również Red Bull miał momenty, w których nie wyglądał najlepiej. Choć Pierre Gasly nie sprawił dzisiaj Hamiltonowi wielkich problemów przy wyprzedzaniu, ta różnica prędkości była ogromna, to jednak nikt chyba nie będzie mu tego wypominał. Francuz bardzo żałował, że w końcówce nie udało mu się ponownie, czy nie udało mu się dobrać do Hamiltona, nie udało się go dorwać, ale szósta pozycja mimo kary za kontakt z Fernando Alonso, kary raczej niezasłużonej, o czym mówił sam Hiszpan, to bardzo dobry rezultat. W pojedynku między McLarenem a Ferrari na plus o 10 punktów włoski zespół w trakcie tego weekendu. Sainz wykonał dzisiaj ogromny awans i ta nagroda kierowcy dnia na pewno mu się należała. Jednocześnie chwalił zespół za decyzję oraz dobrą współpracę. W podobnym tonie wypowiadał się dzisiaj Charles Leclerc.
On z jednej strony żałował, z drugiej nie, tego ryzyka, które zostało podjęte w końcówce, tego, że został. No potem, podobnie jak w przypadku Lewisa Hamiltona, te opony zaczynały tracić całkowicie przyczepność, tempo zaczynało spadać. Trzeba było się z tego wycofać. On mówi, nie żałuję tego, cieszę się z tego, że ta współpraca z zespołem, ta komunikacja była dzisiaj perfekcyjna, wyglądała o niebo lepiej niż to, co działo się w Rosji. W punktach zameldowali się jeszcze Norris, Stroll oraz Ocon. Ten ostatni miał sporo szczęścia, a jeden punkt jest nagrodą za to ryzyko, jakie podjął. Mówię o tym sporym szczęściu, bo jak widzieliśmy już na zdjęciach po wyścigu, ta jego prawa przednia opona była praktycznie całkowicie zużyta. Część tej konstrukcyjnej części opony była po prostu odsłonięta, a warto zwrócić uwagę na to, że Esteban Ocon wykonał o jedno okrążenie mniej od Lewisa Hamiltona. W przypadku Lewisa Hamiltona, tu jeszcze wrócę do wypowiedzi Mario Izzoli, ten mówił właśnie o tej konstrukcyjnej części opony, która była widoczna na zestawie opon Lewisa Hamiltona. Izzola w ogóle powiedział, że wszystkie zestawy zdjęte z samochodów miały ślady tego, że ta konstrukcyjna część opony zaczynała wychodzić po prostu na wierzch. On nawet polecił swoim ludziom przekazać zespołom informację o tym, że jazda do końca byłaby bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Ocon wiele do stracenia nie miał, w przeciwieństwie do Lewisa Hamiltona. Jeszcze na koniec wrócę do Fernando Alonso, który dzisiaj daleko, który dzisiaj gdzieś uwikłany w te pojedynki. No jeden z tych pojedynków wyglądał bardzo źle dla Fernando Alonso. Mówię o tym kontakcie z Mikiem Schumacherem. Warto jednak dodać, że po wyścigu Fernando Alonso podszedł do młodego Schumachera, mocno go uściskał, a przede wszystkim przeprosił za to, co wydarzyło się na torze. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które za nami. Więcej na temat tego wyścigu na pewno usłyszycie w kolejnym wydaniu magazynu H-Padoku, na który już dzisiaj Was zapraszam i mówię dobranoc.